ponad 4 lata prowadziłeś grupy młodzieżowe. I nie żal ci zostawiać się z tych chłopaków, którzy są naprawdę widać zdolni, potrzeba troszeczkę treningu. No, kiedyś może by się przydali właśnie najstarszej grupie, czyli seniorom. Tak, dokładnie. Liczę na to, że moja praca przez te lata pójdzie na marne. Że jeden, może dwóch, trzech zasili zespół pierwszego zespołu w przyszłości. To na pewno byłby wielki sukces. No, prowadziłem grupy młodzieżowe, w sumie bramkarzy starszych, przez 4,5 roku. 4 lata z rzędu zdobyliśmy mistrzostwo terenowej ligi. Także jakieś malutkie takie sukcesy są. Mówię, sukces będzie wtedy, gdy jakiś zawodnik wejdzie do pierwszego stołu, to wtedy będzie największy sukces. No i to naprawdę, no, praca z dziećmi to daje tyle satysfakcji, tyle wrażeń, wzruszeń, że tego się nie da po prostu opisać. Nie? Człowiek uczy po troszeczkę, jak jakaś akcja wyjdzie w meczu, jedna czy dwie, to człowiek jest szczęśliwy, że akurat mógł tego ich nauczyć. No i tutaj, co mnie najbardziej, nie zaskoczyło, ale uradowało moje serce, byliśmy teraz ostatnio w WIC tam za Zgorzelcem. To co tutaj wspólnie z zarządem zeszliśmy do porozumienia, że taki wyjazd dzieciom by się należał. Został tam cały kształt, bo to nie runda tylko, ale cały kształt. No i zebraliśmy grupę, pojechaliśmy tam do Witkowa. No i wieczorem chłopcy, kurczę, zebrali się grupką, wręczyli mi piłkę z wszystkimi podpisami. A to naprawdę było bardzo miłe, wzruszające, także na pewno to utkwi mi na głęboko w pamięci. No bardzo szczęśliwy, bo mówię, nigdy się bym nie spodziewał, że młodzież, która tam wiadomo, nie ma pieniążków ani nic, a składają się na jakiś prezent, podpisy, na to pamiątkę mi dają, że jest to bardzo miłe. Co twoim zdaniem czeka Vitro Silicon w przyszłości? Bo teraz prawdopodobnie spadają do czwartej ligi i mają szansę nadal awansować? Tak, no na pewno mają szansę. No, bardzo mnie cieszy to, że w klubie nie było żadnych tam nieporozumień, jakichś przeczek. Wszystko to przyjęto z honorem, jak się awansuje też, i jak się spada, to też trzeba umieć to udźwignąć. Nie rozwijano jakichś tam ruchów trenera, nie usuwano go od pierwszego zespołu. Dalej jest trener Grosz w pierwszym zespole. Mnie to bardzo cieszy, bo jeżeli utrzyma trzon zespołu, szkielet i dojdzie kilku młodych chłopaków do zespołu, to na pewno są w stanie awansować za rok. Bardzo im tego z całego serca życzę. Na pewno będę to na mecze przychodził, będę żył to z klubem. Tego się nie da się nagle pozostawić. Ale mówię, bardzo się cieszę, że trener jest i mówię, tu mają duże szanse na awans. Także życzę im tego całego serca. A powiedz, co teraz? Żal odejścia czy głód nowych wrażeń? Po troszkę jedno i drugie. No żal odejścia na pewno, bo człowiek tyle tutaj w sumie od B klasy, tutaj od drugiej rundy jesiennej i od rundy wiosennej B klasy tutaj jestem. Wszystkie awanse. Cały czas jest zespołem, nagle trzeba odejść, ale mówię, no trzeba szukać, tak mówię, nowego zajęcia. Ja wiążę swoją przyszłość z trenerką. Właśnie tutaj już niedługo zaczynam kurs trenera drugiej klasy. Chcę się dokształcać, chcę być jeszcze lepszym trenerem. I mówię, tutaj chcę, żeby to była moja przyszłość. I tu nadarzyła się okazja. I mówię, nowe wyzwanie i muszę z tego skorzystać. Nie? Jeżeli chcę być trenerem, to muszę nie tylko pracować z grupą młodzieżowymi, ale też próbować swoich sił. Jakie czynniki zadecydowały, że przeszedłeś do Rzeszowa? No tak, już mówię, wspomniałem wcześniej. Nowe wyzwania i chęć pracy trenerskiej z seniorami, ale też było kilka innych jeszcze czynników. Między innymi mówię, tutaj prowadząc grupy młodzieżowe, trenowałem z dziećmi 2 razy w tygodniu, gdzie powinienem trenować 3. Plus tego jeszcze były treningi pierwszego zespołu, 5 razy w tygodniu. Miałem trening 15:30 z dziećmi i 17 swój. Było to dużym kosztem rodziny, czasu. Tutaj w Ruszowie potem miałem troszkę więcej czasu dla rodziny, też dla siebie. Wiadomo, że jestem młodym zawodnikiem, też trzeba jakiś odpocząć. A to były i sobotę mecze, i niedzielę mecze. Tym bardziej, że na co dzień jeszcze normalna praca. Tak, normalna praca. Były takie dni, że w ogóle człowiek obiadu nie zjadł. Nie było czasu, kiedy zjeść obiadu. Po prostu z pracy na trening z młodzieżą, po treningu z młodzieżą trening z seniorami. No, to też jest bardzo ważne. Mówię, rodzina, no to jest też najważniejsze. Nie można ciągle ich tą jedzenie zbywać. Trzeba też spędzać trochę czasu z rodziną.
chciałbyś coś przekazać kibicom Miłowej? No tak, chciałbym wszystkim kibicom serdecznie podziękować za to, że przez tyle lat wspierali mnie, dopingowali, nawet ci, co krytykowali mnie za moją grę, bo też tacy byli, ale mówię, kibic ma swoje prawa i ma prawo chwalić, ma prawo też krytykować, ale nawet ta krytyka, która spływała z kibiców w moją stronę, to działało na mnie bardzo mobilizująco, także to też chciałbym za to im podziękować, bo nie można tylko się ciągle po prostu zaklepać, trzeba też sobie wytykać jakieś błędy. No i krytyka robi to, że poprawiamy swoje umiejętności, podnosimy je coraz wyżej. I chciałbym tu wszystkim serdecznie podziękować, ale nie tylko kibicom chciałbym podziękować. Chciałbym też również podziękować dla zarządu klubu, żeśmy tu się rozstali bardzo fajnie. Jeszcze nie rozmawiałem w sumie z prezesem Kułaczem, a rozmawiałem już właśnie z panem Romkiem Tyczyszynem, z panem Drożdżem. Także tu wszystko jest współukładane. Na pewno nie mamy żadnych do siebie pretensji, że ostatnie jest bardzo miłe. To co pozostaje mi, chyba wszystkim kibicom Vitro Siliconu Intra, życzyć ci wiele szczęścia, sukcesów, przede wszystkim zdrowia, żebyś mógł jeszcze troszeczkę w piłkę pograć. No dziękuję bardzo, cieszę się, że takie wydziarki podzieliliśmy, bo mówię, jest to bardzo miłe. Na pewno będę z klubem cały czas na bieżąco i dziękuję bardzo. Dzięki. W sumie liczę na to, że może jeszcze kiedyś wrócić do Iłowej, może na trenerkę, a może jeszcze nawet pokopać troszeczkę piłkę. No, pokopać będzie ciężko, jak wrócę to najwyżej do Old Boy. Na trenerach kto wie, no wiadomo, że drogi się rozchodzą, a później się schodzą, także nigdy nie grałem w klubach, nigdy nie paliłem z tobą mostu, także zawsze mogłem wrócić. To jest najważniejsze, żeby się nie kłócić, nie mieć żadnych tam zatargów. No, myślę, że zarząd klubu tutaj uszanował moją decyzję. Ja szanuję również ich decyzję i to jest najważniejsze, żeby... Na tym to polega. Na tym to polega, że powinni sobie nawzajem ufać i się szanować, a nie żeby odchodzić, kłócić się, jakieś nieporozumienia. No to ja już mówię, ile mogę, to pomogę dla klubu i mamy swoje lata. Trzeba dać szansę młodym chłopakom, przecież mamy to naprawdę zdolnych chłopaków. Trzeba ich troszkę, brzydko powiem, pogonić, ale mówię, jest zdolny paru chłopaków, którzy już powinni pukać do pierwszego zespołu i na pewno zastąpią mnie nie tyle, że tak samo, ale będą jeszcze lepiej. Postawić na to.